Dzień dobry, witamy Państwa już po raz trzeci naszego trzeciego dnia Zimowej Akademii Innowacyjnego Polonisty, wydarzenia organizowanego przez prywatną szkołę podstawową im. Tony Halika w Redzie pod patronatem Wiosny Edukacji. Ja nazywam się Irmina Żarska, jestem gospodarzem tych wszystkich spotkań. Wszystkie dzieją się tutaj u mnie na stronie Irmina Żarska, rysunkowy język polski i będzie je można oglądać do końca istnienia Facebooka. Zimowa Akademia Innowacyjnego Polonisty, Szanowni Państwo, to 30 spotkań z 42 niesamowitymi prelegentami. Teraz przed nami prelekcja 15, czyli jesteśmy już w połowie naszego wydarzenia, a przed Państwem pani Joanna Guzek, która podobnie jak Klaudia Jeznach dzisiaj rano debiutuje u nas w tej formie, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Na co dzień uczę w szkole podstawowej numer 2 w Kwidzynie, w kwidzyńskich szkołach społecznych oraz w liceum dla dorosłych Żak, również w tej miejscowości. Natomiast dzisiaj spotyka się z nami, żeby opowiedzieć nam o labbookach, pudełkach, grach planszowych i innych sposobach na radzenie sobie z różnymi lekturami szkolnymi. Bardzo się cieszę, Joasiu, że jesteś z nami i już oddaję Ci głos. Opowiedz nam proszę o tych niesamowitych rzeczach, którymi zajmujesz się na co dzień wraz ze swoimi uczniami. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak Irminka powiedziała, mój sposób na radzenie sobie z lekturami okazał się strzałem w dziesiątkę, czyli nasze labbooki. Ale te moje labbooki to nie tylko labbooki jako labbooki, czyli książka na kolanie, ale to również pudełka, gry planszowe, zeszyty, czy też opracowania, czy też profile facebookowe, bo działanie może być różne. Ważne jest to, abyśmy radzili sobie przede wszystkim z lekturami, a wiemy dokładnie, że czytanie lektur dla naszych uczniów to jest nie lada wyzwanie, to po pierwsze. Po drugie, lektura zawsze się tak dziwnie kojarzy jako coś obowiązkowego, a to, jeżeli jest coś obowiązkowe, to nie do końca jest to miłe, tak? Dlatego wymyśliłam sobie to, aby kreatywnie, aby inaczej, aby lepiej, aby ciekawiej poprowadzić lekcje, które dotyczą lektur. Okej, niech się naładuje. Labbooki, labbookowe pudełka, książeczki, nie tylko. Co to takiego jest, dla kogo, po co, co jest do tego potrzebne. Też będę mówiła o etapach pracy, czyli o podziale na grupy, zespoły, pary oraz te zadania, które dla mnie muszą mieć stałe elementy oraz formy, które są albo teatralnymi, albo dziennikarskimi. Oczywiście zadania dla grup. Czas, czyli termin, lider grupy i podsumowanie, czyli prezentacja, ocena grupy, docenianie, uzasadnianie. Czyli tak mniej więcej o tym będę mówiła. Praktyczny sposób, tak, bo ja jestem praktykiem od 32 lat przy tablicy, więc bardziej praktycznie, a nie teoretycznie. I dla mnie takim mottem ważnym jest czerp z innych, ale nie kopiuj ich, bądź sobą. I staram się to w swojej pracy wykonywać. Labbook, czyli tak naprawdę w to labbookowe szaleństwo popadłam bardzo dawno temu. Jest to książka na kolanach. Tworzenie labbooka to zabawa dla dużych i małych w szkole, w przedszkolu, w liceum, w domu, wszędzie i dla każdego. Labbook może być dawką wiedzy, może być też podsumowaniem, może być pracą właśnie z lekturą, tak jak ja to robię. Co jest potrzebne? Zwykłe kartki papieru, kartony, jakieś tektury, obojętnie co. Koperty, klej,
mazaki, nożyczki i oczywiście pomysł w głowie, bo to jest chyba najważniejsze. Moi uczniowie najczęściej korzystają z Bristolu, ale nie zawsze, bo nie zawsze jest potrzebny ten Bristol. Czasem wystarczą zwykłe kartki do tworzenia czegoś pięknego. I teraz, żeby cokolwiek zacząć robić, to ważne jest to, aby podzielić na grupy. Ja korzystam z takiej stronki, z aplikacji do Koła Fortuny, gdzie tworzę zagadnienia, czyli na przykład czym się będziemy zajmować i podział na grupy, czyli każdy losuje swoją grupę. Mogą być to patyki, czyli kolorowe patyki laryngologiczne albo te od lodów. Może być wybieranie przez lidera lub po prostu losowanie z kapelusza. Wybieranie przez lidera jest najmniej taką miłą wersją dla uczniów, bo tu chodzi też o to, że nie wszyscy uczniowie są mile widziani w danej grupie, dlatego też warto omijać to wybieranie przez lidera, bo niektórzy uczniowie wtedy bardzo długo stoją i źle się czują, dlatego ja odchodzę od tego wybierania przez lidera. Robię to też inaczej, wtedy kiedy już znam swoją klasę, z którą pracuję, wówczas zapowiadam, że słuchajcie, za tydzień zaczynamy pracę z lekturą, dobierzcie się w grupy 3-4-osobowe, ale mogą być to też pary, bo nie zawsze musi być to grupa. W moim przypadku, w mojej praktyce najlepiej sprawdzają się 3-4-osobowe grupy, bo ja pracuję w takiej szkole, w której ta liczba uczniów jest w granicach 30, więc to też trzeba sobie z tym radzić najzwyczajniej w świecie. Dlatego 3-4-osobowe grupy to jest wystarczające. Potem pokażę Państwu stronę z aplikacją do tego właśnie Koła Fortuny. Teraz tak, stałe elementy pracy, bo to też jest bardzo, bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, że musi być strona tytułowa, świat przedstawiony, formy literackie, krótkie i dłuższe, formy aktywności, czyli scenka, filmik, słuchowisko, wywiad i zadania dla grup. Ja to zapisuję najczęściej właśnie na tablicy. Dzieciaki przepisują to do zeszytu, aby potem w trakcie pracy z labbookami, czy pudełkami, czy czymkolwiek, mogły sobie odznaczyć, że to już jest zrobione. Druga sprawa. Poszłam troszeczkę dalej i teraz każda osoba w grupie musi być odpowiedzialna za jakiś tam fragment, bo jeżeli nie jest odpowiedzialna, to wtedy tak troszeczkę na luźno, zbyt luźno podchodzą do pewnych zadań. A dla mnie jest ważne to, aby to była jednak praca grupowa, żeby to był zespół i żeby każdy członek zespołu odpowiadał za swoje zadania, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli nie ma odpowiedzialności, nie przykładają się. Jeżeli jest odpowiedzialność, wtedy starają się o to, aby tak naprawdę pokazać się od tej najlepszej strony, aby jednak ta grupa zyskała jak najwięcej punktów, aby pozostali członkowie grupy byli zadowoleni i nie mieli do nikogo pretensji, a dzieciaki potrzebują sukcesu, czyli nawet takiego słowa świetnie to zrobiłeś. I to też jest dla niektórych uczniów bardzo ważne, daje im powera. Kolejnym elementem, czyli takim labbooki nie tylko i strona tytułowa musi być, to jest tak naprawdę ważny element, aby pokazać,
o czym będzie ten labbook czy pudełko, bo tutaj Państwo widzą pudełka, czyli do Pana Tadeusza, do Hobbita. Tu jest oczywiście mój ukochany Harry Potter, ale też literatura świat fantazy. Czyli tytuł ważny jest, bo tak jak książka, tak i labbook musi mieć stronę tytułową. Ja później pokażę niektóre tutaj przywiezione ze szkoły labbooki i inne elementy i te strony tytułowe, więc to później. Teraz elementy aktywności, czyli tak naprawdę są klasy, które kochają teatr i możemy dzięki temu pokazać się na scenie, czyli wybieramy fragment lektury, wybieramy akt lub scenę, wybieramy, nie wiem, z mitologii, tutaj moje liceum mitologicznie zabawiło się w ucztę bogów. Każdy sposób jest ważny i każdy sposób jest dobry. Tutaj moi uczniowie, ósma klasa, bawili się doskonale z baśniami, bo sobie powtarzaliśmy też baśnie, więc bal musiał być. Scenariusze piszą samodzielnie, więc to też jest kolejny element do działania. I teraz zadania dla grup, czyli kolejny element ważny, czyli aplikacje, z których korzystają moi uczniowie. Pokażę na samym końcu, które to są aplikacje. Tu jest Koło Fortuny, jest Trimino, są QR-y, są labirynty, jest Krzyżówka, jest Learning Apps i jest Printoteka, z której też korzystam. Oraz inne zadania, czyli na przykład 1 z 10, ja mam, kto ma, magiczne kwadraty, test czujności, stacje lekturowe, kości opowieści i co im przyjdzie do głowy, bo naprawdę dzieciaki potrafią i lubią tworzyć i mają niesamowite pomysły w pracy z labbookami i z lekturami. Naprawdę wykazują się niesamowitą kreatywnością i czasem sami mnie zaskakują. I sama jestem zdziwiona, że idą w tym właśnie kierunku, że potrafią zadziwić, potrafią tworzyć. Ale powiem w ten sposób, żeby to cokolwiek zaistniało, to trzeba poświęcić kilka lekcji na to, aby właśnie z tymi aplikacjami uczniów zapoznać, aby im pokazać krok po kroku, a potem oni bardzo szybko załapują i bardzo szybko doskonale się bawią. W tej chwili wielkie boom robi oczywiście Genali i moi uczniowie w trakcie nauki zdalnej potrafią doskonale sobie poradzić z tworzeniem escape roomów, czego ja na przykład jeszcze nie potrafię, natomiast uczę się też od nich. Oni bardzo szybko załapują takie nowinki, bo po prostu chcą. Jeżeli chcą, jeżeli ktoś chce, potrafi zrobić wszystko. Tak naprawdę potrafi odnaleźć swój talent w momencie, w którym tworzymy właśnie takie niesamowite rzeczy, które są w labbookach. I teraz lektury w zeszytach. To są takie zeszyty wtedy, kiedy tutaj jest przykład Agaty Christie. Bo słuchajcie Państwo, ja nie czytam jednej lektury. Jeżeli jest to Agata Christie, a ona napisała tych powieści kryminalnych bardzo dużo, więc daje możliwość dzieciakom, aby wybrali sobie lekturę z tego autora i aby mogli ją przedstawić w taki sposób, jaki potrafią. Czyli to są takie właśnie zeszyty i jest ich naprawdę tyle, ile było grup, bo oni się umówili, klasa się umówiła, które lektury będą, którą książkę będą czytać wspólnie. I wówczas tworzyliśmy lektury w zeszytach, czyli też
poszczególne elementy, tak, i świat przedstawiony, i streszczenie ogólne, i biografia, i oś czasu, i oczywiście jak zwykle zadania dla poszczególnych grup, które są na podsumowaniu tych właśnie działań. Kolejne, profil facebookowy. Nie musi być to w formie online, tylko moi uczniowie bawią się profilami facebookowymi w papierowej wersji. Tutaj mam w sam raz Stefana Żeromskiego i Syzyfowe prace. Mam też tutaj, przywiozłam ze szkoły, więc żeby to było widoczne. Słuchajcie Państwo, to jest kilka kartek, tak? Czyli to nie jest to, że tylko jedna stronka, tylko to jest kilka kartek połączonych, stworzony profil facebookowy i na przykład miałam profesorów, mamy zabór rosyjski, mamy samego autora, czyli Stefana Żeromskiego, mamy bohaterów, czyli ogólnie bohaterowie, którzy działają. Niektórzy mieli taki pomysł, już pokazuję, że zrobili po prostu telefon. Tak, jakby to była aplikacja w telefonie i wersja papierowa, czyli i tutaj też jest oczywiście zadanie dla grup, czyli test czujności. Moi uczniowie bardzo lubią ten test czujności, ale za chwileczkę o nim też będę mówiła. Tak jak mówię, tych profili facebookowych tworzymy wiele, jest ich... To jest jedna strona i druga. Czyli tak jak mówię, nie wszyscy uczniowie mają umiejętności tikowe. Nie każdy sobie radzi tak doskonale z komputerem. Dlatego wersja papierowa profili facebookowych to jest doskonały sposób na to, aby też się wykazali tymi swoimi umiejętnościami, na przykład tworzenia czegoś innego, nowego, ciekawszego, bo najważniejsze jest to, aby lektura była poznawana w inny sposób, nie taki tradycyjny, tylko właśnie inny. I teraz labbookowe pudełka, to jest coś nowego. Kiedyś na grupie nauczycieli na Facebooku, grupie polonistów były pudełka, ja natomiast poszłam troszeczkę dalej. Czyli najzwyczajniej w świecie z mojego pudełka labbookowego, z pudełka lekturowego powstały labbookowe pudełka. Czyli w tym przypadku, drodzy Państwo, to jest duże pudełko, nie pamiętam po czym, bo my w klasie po prostu zbieramy pudełka po butach, po innych rzeczach. Jest oczywiście strona tytułowa, bo to jest ważne. Każda grupa miała swoją nazwę, czyli tu jest Maciej Raptusiewicz, mamy tutaj Zemstę, bo strona tytułowa wszędzie musi być. Tu są wypisani bohaterowie, oczywiście ważne, tutaj grupa zrobiła takie rzepy specjalne, żeby to się trzymało i po rozłożeniu najpierw mamy to, co jest dla mnie ważne, bo ja połączyłam nie tylko labbook, ale również makietę. Czyli żeby pokazać, co jest najważniejsze w Zemście, czyli ten mur, zamek, spór, to jest właśnie pokazanie przez makietę, która jest schowana w środku. Pozostałe elementy, czyli pozostałe ścianki pudełka są też zapełnione w formie właśnie labbookowych wyzwań. Jest i biografia, jest świat przedstawiony, jest krótka lub długa forma literacka, są zdarzenia, są ważne cytaty, są też adaptacje filmowe, czyli to, co powinniśmy obejrzeć, ale dla mnie jest ważne to, że drodzy Państwo, taka sugestia, że jeżeli mamy jakiekolwiek zadania, czy puzzle, czy na przykład test czujności,
czy też ja mam, kto ma, czyli elementy ruchome, zadania, warto wykorzystać koperty. Tak, koperty w pewien sposób systematyzują, ale też robią porządek w takim właśnie pudełeczku. Nic się wtedy nie wysypuje, nic się nie gubi, wszystko jest na miejscu. To jest pudełko jedno z wielu. Później pokażę pudełko, bo przywiozłam pudełko do małego księcia. Pudełeczko też pokażę, jak to w środku wygląda i jakie elementy tym razem poprosiłam, żeby były umieszczone. I teraz praca w RE, żeby nie było, że to jest praca tylko w domu, my pracujemy po prostu na lekcji. W tym przypadku jest to oczywiście Harry Potter i drodzy Państwo, to co jest ważne dla mnie, to, że z niektórymi lekturami pracuje się również w taki sposób, że można się przebierać, tak? Czyli wtedy, kiedy pracujemy przez tydzień, bo najczęściej jest to 5-6 lekcji pracy z labbookiem, pracy z lekturą, przebieramy się. Czyli na przykład, jeżeli był Harry Potter, to były i czarownice, i były miotły, i były różdżki, i były też swetry, które dzieciaki widać lubią Harry'ego Pottera, więc mają takie kostiumy, powiedziałabym w ten sposób. Jest też fabryka czekolady i złote talony również były wykonane. I przy okazji, wtedy, kiedy już omawiamy, kiedy podsumowujemy pracę z labbookami, z daną lekturą, wówczas mamy taką ucztę. Ucztę, jeżeli jest to właśnie Charlie, fabryka czekolady, to wówczas mamy czekoladowe wyzwanie, czyli na przykład zajadamy się czekoladą albo czekoladowymi ciastkami, albo też przebieramy się, tak jak jest przy Harry Potterze, przebieramy się za różne postaci. Tu, tak jak mówię, ważna jest też forma, aby też dzieciakom pokazać się, co można zamieścić i w jaki sposób, jakie kształty, co można wyrysować, a co można wydrukować. Staram się jednak, żeby drukowanych elementów było jak najmniej, tylko żeby to było jednak tworzenie przez nich, aby pokazali swoje talenty, aby też pokazali to, że ta książka jednak była dla nich wyzwaniem i chcą pokazać ją od jak najlepszej strony. Chcą się też wykazać, że potrafią, znają i lubią. To są tak zwane wklejki. Tutaj jest labbook w labbooku, tu jest kolejny labbook w labbooku, czyli kształt właśnie taki. Tutaj są koperty. Tu jest harmonika, czyli książeczka w formie harmoniki. Tu jest scenariusz, bo też oczywiście musi być aktywność, tak? Okay. I to jest, to są labbooki, które zostały wykonane przez moje uczennice dokładnie na konkurs. Wszystko wykonane ręcznie. Ale tu chciałabym Państwu pokazać, jakie elementy, jakie kształty mogą być. Czyli tu są oczywiście wyrysowane herby poszczególnych domów w Harry Potterze. Tu jest w formie chmury książeczka. Tu jest w formie labbook w labbooku. I teraz, drodzy Państwo, moje klasy wiedzą dokładnie, że takie elementy jak wstążeczki, guziczki, gumki, pudełka, kolorowe kartki, kolorowe gazety, wszystko jest, może się przydać na lekcji
z labbookami najzwyczajniej w świecie. I tutaj dziewczyny wykorzystały różne elementy, wykorzystały wstążki, guziki, aby schować to, co powinno być schowane, a odkryte przez te osoby, które chcą to odkryć. Czyli są i ciekawostki, są też, jakie są cechy fantazy, jacy bohaterowie występują, jakie ważne elementy występują na przykład w Igrzyskach Śmierci, czy też w Niezgodnej, w serii. To jest ciężka praca dzieciaków i powiem tak, jeżeli pozwolimy dzieciom na tworzenie, na otworzenie się i pobudzenie ich wyobraźni, to naprawdę dzieciaki przerastają mistrza. Naprawdę. Bo pierwsze lekcje z labbookami to są lekcje na przykład w klasie czwartej, gdzie ja muszę pokazać od początku do końca każdy kształt, pokazuję, jak wyglądają wklejki, w jaki sposób można ze zwykłej kartki zrobić wklejkę, która jest albo w takim właśnie kształcie trójkąta, albo w kształcie kwadratu, w jaki sposób zrobić książeczkę, w jaki sposób zrobić list w formie takiego zawiniętego elementu. Wszystko to na samym początku trzeba pokazać, ale potem tak naprawdę oni potrafią tworzyć niesamowite rzeczy, które mnie samą zaskakują. Niektóre labbooki są po prostu przecudne, ale ważne jest to, że jest taka lekcja podsumowująca, w której przede wszystkim doceniamy. Ja zawsze stawiam takie, rzucam hasło, pamiętajcie, doceniajcie wysiłek, doceniajcie to, co zostało zrobione, doceniajcie to, że ktoś jednak podjął wyzwanie. Ważne jest to, że to nie ja oceniam te labbooki, tylko oceniają siebie nawzajem. Czyli patrzą, czy są wszystkie elementy, patrzą, jak wyglądają zadania, czy te zadania są łatwe, czy to są trudne. I mają skalę ocen od 0 do 20. Mogą wystawić oceny i wybrać, zawsze muszą wybrać labbook, pudełko czy cokolwiek innego, co jest najlepsze ich zdaniem. I wtedy, kiedy podsumowujemy, to za każdym razem uzasadniają, dlaczego ten labbook waszym zdaniem jest tak piękny i dlaczego doceniliście najbardziej. Nie mówimy o labbookach, które jakoś nie wyszły, bo nie każdy z nas ma talent. Ja jestem całkowitym beztalenciem plastycznym, dlatego doceniam każdy wysiłek. Naprawdę, każdy wysiłek, każdy element, który tutaj pokazują. A talenty się rozbudowują i talenty się pokazują, ujawniają. Niektórzy pięknie zaczynają pisać, inni pięknie rysować i nagle jest wielkie boom, o, ja potrafię. I o to też właśnie w labbookach chodzi. Tworzymy też ściany, czyli inna wersja pracy z lekturą. Tutaj w tym przypadku był pan Tadeusz, czyli każda księga była przedstawiona w inny sposób. Oczywiście elementy graficzne, nasze soplicowo. Forma, powiem tak, spośród różnych tych elementów ściana najmniej odpowiada uczniom, ale czasem do niej wracam, wtedy kiedy na przykład jest pan Tadeusz albo na przykład kamienie na szaniec, bo to są te dwie lektury, z którymi można właśnie tak zadziałać, jeżeli chodzi o lekturę. Praca podobna jak przy labbookach, ale forma nieco inna.
Teraz różne zadania to uczniowie lubią najbardziej, czyli to są te zadania, z którymi, które przygotowują dla innych grup. Tutaj opowiem tutaj, jeżeli chodzi o chińczyk, spinery i kości. Drodzy Państwo, na początku roku szkolnego mam taką lekcję, dwie godziny lekcyjne z każdą klasą, podczas której przynoszą różne gry planszowe z domu. Bawimy się wówczas, gramy i przede wszystkim wybieramy, robimy taki ranking. Ranking trzech gier, które najbardziej nam odpowiadają. I wybieramy wówczas, że te trzy gry będą towarzyszyły nam przez cały rok szkolny w naszych labbookowych wyzwaniach. Najczęściej powiem Państwu, że wygrywa jednak chińczyk. Lubią w to grać, ale też i spinery, z których też korzystamy, ale też na przykład kości, które samodzielnie tworzą. Tutaj jest przy małym księciu symbole, o których po wyrzuceniu kostki trzeba opowiedzieć lub stworzyć historię. To wszystko zależy od klasy i od tego, w jaki sposób do tego podchodzą, tak? Bo pamiętajmy, klasy mamy różne. To jest moje dziecko, ja to mówię, magiczne kwadraty, które stworzyłam do pracy z mitologią grecką. Magiczne kwadraty, czyli nic innego jak taki kwadracik z okieneczkami. W wersji pionowej są ukryte nazwy bogów, w wersji poziomej odczytujemy pytanie, a następnie na to pytanie musimy odpowiedzieć. Bardzo to lubię. Mam utworzonych tych magicznych kwadratów nie tylko do mitologii, ale również do innych lektur, ale te mitologiczne są moim dzieckiem, tak? Czyli to jest taki początek tego w magicznych kwadratów w mojej pracy. Jest oczywiście turniej 1 z 10. Jest taka domena, jest strona 1 z 10, gdzie bawimy się tak, jak jest to w telewizji. Każda grupa ma swoją nazwę, są punkty, są też stracone szanse. Zabawa jest przednia, naprawdę świetnie się bawią i wówczas te trzy grupy najlepsze rywalizują o tytuł znawcy danej lektury. Świetna zabawa, fakt faktem, że trzeba zebrać sporo pytań, przynajmniej 200 pytań trzeba ułożyć do tekstu. Ja tych pytań do Quo Vadis mam około 250. I dzięki temu można takie 1 z 10 zabawić się. Jest to oczywiście zabawa na całą lekcję, taka jest prawda. Jest trymino, ja bardzo lubię trymina. Tutaj jest sześciokąt. Jak uczniowie mnie ostatnio poprawili, to dlatego mówię sześciokąt, bo to jest ważne. Zawsze mówiłam sześcian, ale to jest sześciokąt. Jeżeli chodzi o trymina, to nie tylko jako zadania dla grup, ale również dzięki trymino ja czasem sprawdzam wiedzę albo nawet nie wiedzę, tylko to, czy zapamiętali. Tu jest ta największe trymino do ułożenia, najwięcej trójkącików do ułożenia, ale jest też piramida i jest też gwiazda. Za chwileczkę pokażę tę stronę. Myślę, że większość nauczycieli tę stronkę zna. Dzieciaki również bardzo lubią. Na samym początku, kiedy nie mieli aż takiego dostępu na przykład do komputera, do internetu, tworzyliśmy te trójkąciki w formie papierowej, zwykłej, czyli dzieciaki wymyślały i tworzyły. Moi uczniowie lubią też pracę z QR-ami. Dzięki QR-om
można stworzyć escape room papierowy, tak zwane, czyli nie w Genali, tylko właśnie w papierowej wersji. Świetna zabawa, ale też QR-y pozwalają na to, aby pokazać dzieciakom, że telefon nie jest tylko od tego, żeby się nim bawić, ale można też się uczyć najzwyczajniej w świecie. Tutaj jest za chwileczkę właśnie, to już jest końcówka. Nie można zużyć kreatywności, im więcej z niej korzystasz, tym więcej jej masz. Ja jestem osobą, która jest związana ściśle z teatrem. Bardzo lubię teatr, dlatego też przy pracy z uczniami wykorzystuję formy aktywne, czyli formy, które mówią właśnie o grze w teatrze. Ale pamiętajmy, że dzieciaki, nie wszystkie dzieciaki lubią teatr, dlatego ja daję zawsze możliwość albo formy dziennikarskie, czyli tworzą na przykład wywiad albo reportaż. Mogą, jeżeli mają kłopot z zaistnieniem na scenie i takiej gry w realnym czasie, dlatego daję im możliwość nagrania filmików i potem to puszczamy na lekcji. Inne grupy lubią teatr, dlatego też bawią się teatrem, tworząc scenariusze, tworząc coś, co jest im bliższe. Dlatego, tak jak mówię, ja zawsze daję możliwość wyboru, nie narzucam. Macie to albo macie to. Możecie to zrobić w czasie rzeczywistym, czyli na lekcji, ale możecie też to nagrać, jeżeli wam jest to łatwiej. Teraz, tak jak powiedziałam na początku, pokażę niektóre stronki, z których korzystam. Tu jest na przykład stronka Printoteka i tu jest mnóstwo inspiracji, z których ja korzystam. I tu właśnie z tej stronki mam taką pomoc. Na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, chyba gdzieś na którejś grupie polonistów na Facebooku ktoś to umieścił, nie pamiętam kto, ale też można to właśnie znaleźć na tej stronie aplikacji. Dlaczego pokazuję to? Bo to są świetne wzory do tego, aby po raz pierwszy zabawić się z labbookami. To są kształty, to są książeczki. Za chwileczkę tutaj pokażę. Tu jest, na pewno będzie to strona tytułowa z flagą. Tu mamy sposób, czyli mamy najzwyczajniej w świecie książeczkę Wielcy Królowie Polski, tu mamy Sławni Polacy, Prezydenci, ważne daty i tu to bardzo mi się podoba, bo zobaczcie Państwo, tutaj jest na samym końcu pokazane, jak to będzie wyglądało, świetnie to wygląda i można wykorzystać do pracy z lekturami. Mamy tutaj stolicę Polski. I tutaj jest wzór do książeczki, do takiej wkładki, tak? Takiej koperty, którą można wykorzystać też, tak jak mówię, przy pracy z lekturami. Mamy też zrobione domino, quiz o Polsce, tumble i gra planszowa. Powiem Państwu tak, Irminka wrzuci to na stronę i będzie można sobie z tego też skorzystać, ale też tutaj jest ciekawa gra. Ja mam kto ma, czyli Gwara Kurpiowska i Gwara Poznańska. Moi uczniowie świetnie się przy tym bawili. Tutaj mamy oczywiście kolejny sposób.
drodzy Państwo, to też jest świetna podpowiedź do kształtu, do zrobienia. Można sobie to wydrukować i po prostu posiadać. Jest Józef Piłsudski do uzupełnienia biogramu. I tutaj jest kartka dla Polski. Tu są test. Tu jest Tumblr. Ja to wykorzystuję przy pracy na terapii pedagogicznej, na skupienie uwagi, skojarzenia, oczywiście moje ukochane QR-y. Świetna zabawa i to, co jest, co najbardziej śmieszyło moich uczniów, kiedy w to zagraliśmy, właśnie gwary. Ja mam, kto ma, potrafią to tworzyć, świetnie im to idzie. Tu są, mamy dwie gwary, wiemy dokładnie, że w klasie 7 i 8 mamy te gwary i musimy to wprowadzić, więc przy okazji jest świetna zabawa i tutaj jest gra planszowa. I kolejna rzecz, którą chciałam Państwu pokazać, to jest oczywiście ten Learning Apps. Ja utworzyłam w swojej klasie, w swoim klasom wszystkim konta i dzięki temu mogą się bawić i tworzyć w tej właśnie aplikacji. Tutaj każdy ma. I dzieciaki same mogą również tutaj tworzyć. Ja wiem, że już czas powinnam już kończyć, dlatego wiem dokładnie, ale pokażę jeszcze tylko tę stronę, w której tworzę labirynty i dzieciaki te labirynty tworzą. To jest właśnie Vasticite i na przykład niech będzie Rebus. I tworzenie labiryntów, rebusów, spiral, różnych takich rzeczy. Dzieciaki potrafią, umieją, ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, aby, drodzy Państwo, najpierw pokazać, czyli pokazać w jaki sposób, pokazać sposoby, a dzieciaki potem same potrafią zrobić niesamowite rzeczy, które nas zaskakują. I to, co jest czasem słyszę od moich uczniów. I pani, co, ja nie przeczytałem tej lektury, ale te zadania z tymi labbookami, pudełkami czy czymkolwiek zawsze zmuszają mnie do tego, aby do tej książki zajrzeć. Jednak i tak ja ją przeczytam. I to nie jeden raz, tylko kilka razy, bo muszę szukać informacji. Nie chcę się zbłaźnić przed klasą, przed grupą. I to, co jest najważniejsze, drodzy Państwo, ja w swojej pracy zawsze doceniam, nie oceniam, doceniam wysiłek, bo on jest najważniejszy. Dziękuję bardzo za bycie i posłuchanie mnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Ci bardzo, Joasiu, za wszystkie Twoje pomysły. Ja jestem szczególnie zachwycona, a jeśli chodzi o różne formy, tym labbookowym pudełkiem, czyli takim połączeniem tych dwóch już przez nas znanych sposobów. To jest właśnie tak, drodzy Państwo, i to się rozkłada, to jest właśnie mój mały książę. I jest oczywiście planeta, którą tutaj tym razem to jest planeta małego księcia. Tak, żeby było wszystko. I tak jak mówię, najważniejsze są te koperty. I w tych kopertach jest mnóstwo rzeczy. Naprawdę. I dzieciaki potrafią tworzyć wszystko. Wszystko. Jeżeli tylko da im się możliwość. I samo powiedzenie, słuchajcie, zaskoczcie mnie. I oni zaskakują. Dziękujemy Ci bardzo, Jasiu, za te wszystkie pomysły i właśnie za ten wniosek Twój końcowy, czyli abyśmy doceniali, a nie oceniali. A Państwa zapraszam już za chwileczkę do świata tikowego i na spotkanie z Katarzyną Polak. Widzimy się już za chwilę. Joasiu, mam nadzieję, że z Tobą zobaczymy się ponownie przy jakiejś edukacyjnej okazji. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.